Cześć, witam. Słuchajcie, dzisiaj na poważnie, zupełnie na poważnie, dlatego też w oficjalnym jakimś tam trochę takim bardziej stroju jestem. Materiał dla osób początkujących, aczkolwiek czasem widzę osoby, które już jakby stażem nie wyglądają na osoby początkujące, bo chodzą na siłownię na przykład już parę miesięcy, a w dalszym ciągu popełniają ten błąd, o którym zaraz powiem. Słuchajcie, chodzi o dobór obciążenia do treningu siłowego. Okay? Słuchajcie, jeżeli dostajesz plan treningowy, kupujesz plan treningowy, ściągasz z internetu plan treningowy i w tym planie treningowym zazwyczaj jest napisane, którego dnia co masz zrobić, w jakiej liczbie serii i w jakiej liczbie powtórzeń. I koniec. Rzadko zdarza się, że w planie treningowym będziesz miał napisane dodatkowo, że masz na pierwszą serię wziąć tyle i tyle kilogramów, na drugą serię tyle i tyle i tak dalej, i tak dalej. Zazwyczaj w planie masz te dwie zmienne, czyli ilość powtórzeń i ilość serii. I słuchaj, w tym planie jest zawarta informacja, jakie obciążenia masz podnosić. Tą informacją jest liczba powtórzeń, jakie masz wykonać w danej serii. Ok? Co to oznacza? To oznacza, że ty musisz tak operować obciążeniem, żeby być w stanie wykonać daną liczbę serii w danej ilości powtórzeń i tyle. Czyli jeżeli masz założenie, że masz zrobić 3 serie po 15 powtórzeń, to ty nie możesz dobrać obciążenia tak, że jesteś w stanie zrobić 3 serie po 300 powtórzeń. Rozumiesz? Na przykładzie. Wiele razy już to robiłem. Bardzo często na urządzeniu pod tytułem leg press, czyli suwnica, wypychanie nóg na suwnicy. No i generalnie zazwyczaj z dziewczynami, no nie? Sprawdza się ten eksperyment. Dlatego, że faceci mają coś takiego jak męskie ego i oni zazwyczaj te obciążenia po prostu windują, nawet często dobierają obciążenia za duże kosztem techniki, ale jakby teraz nie o to chodzi. Natomiast dziewczyny, panie kobiety, zazwyczaj dobierają obciążenia zbyt małe. I jak ja jakby to uświadamiam osobom, no nie? Bardzo prosto. Jeżeli widzę dziewczynę, która trenuje na suwnicy i mam podejrzenie, że ten ciężar jest średnio dobrany do tego, co ona tam robi, no nie? Jakie ma założenia treningowe, no to zazwyczaj pominie, widać po zmęczeniu i tak dalej. No ale mam pewne podejrzenia, więc podchodzę, pytam grzecznie, czy mogę coś doradzić, czy mogę coś zaproponować. Jeżeli mam zgodę, to wtedy mówię, słuchaj, zrobimy taki eksperyment. Jak będziesz miała ostatnią serię do zrobienia, to mi tu powiesz i podziałamy coś, nie? No i jak dochodzi do tej ostatniej serii, to eksperyment jest bardzo prosty. Wykonaj liczbę powtórzeń w ostatniej serii maksymalną, czyli rób dopóki możesz robić, ok? I słuchajcie, rekordzistki dochodziły do 50 powtórzeń w serii, pomimo tego, że miały w planie napisane maksymalnie na przykład 15, 20, a były w stanie zrobić 50 i byłyby w stanie zrobić jeszcze więcej, tylko ja je stupuję, bo mi szkoda czasu, no nie? No to jak ten ciężar jest dobrany? Do czego on jest dobrany? Jeżeli w planie treningowym masz zapisane 15 powtórzeń, a jesteś w stanie zrobić 50 i więcej, to jak twój organizm ma na ten ciężar zareagować? Trenując w ten sposób, to robisz tak naprawdę cardio na urządzeniach siłowych. Ty nie trenujesz siłowo, ok? Więc jak dobrać ciężar? Ciężar musisz dobrać tak, metodą prób i błędów, nie ma innej metody. Metodą prób i błędów dobierasz ciężar do liczby powtórzeń w serii, czyli jeżeli masz w planie zapisane, że masz zrobić 15 powtórzeń serii, w serii, to tak musisz dobierać ciężar, żebyś mogła zrobić 15 powtórzeń, może 16, może 17 w pierwszej serii i koniec, i macie odciąć. Po prostu nie możesz być w stanie zrobić kolejnego powtórzenia. W ten sposób jest duża szansa, że w tej ostatniej serii wyjdzie ci tam powiedzmy te 10 powtórzeń, czy tam 15, tak? Bo o 15 mówiliśmy. I koniec. I ani jednego więcej. Ok? I wtedy to jest dobrze dobrany ciężar. Skąd to się bierze? Nie będę teraz tego tłumaczył, dlatego że nie chce mi się po prostu, bo jest milion filmików już o tym nagrane, a jakby filmy, które ja nagrywam, trochę inaczej mają wyglądać.
Jak już pewnie zauważyłeś, jeżeli oglądałeś jakieś poprzednie filmiki, podchodzę do tematu w miarę luźno, trochę się naśmiewam, bo śmiech przecież to zdrowie, no nie? Natomiast oczywiście będę też poruszał pewne tematy takie istotne, szczególnie dla osób początkujących. Chociażby w tym filmiku właśnie to robię. Więc skąd się bierze ta liczba powtórzeń? Generalnie ma na to, jakby wynika to z tego, że są różne włókna mięśniowe, które różnie reagują na różnego rodzaju trening. Są włókna, które wolą więcej powtórzeń z mniejszym obciążeniem, są włókna, które wolą większe obciążenia przy mniejszej liczbie powtórzeń. W zależności od planu treningowego, jaki masz, czy jest to plan bardziej nastawiony na wytrzymałość, czy jest to bardziej plan nastawiony na siłę, czy jest to bardziej plan nastawiony na hipertrofię, czyli na wzrost mięśnia, ta liczba powtórzeń będzie inna, ok? I jakby ja teraz nie wnikam, jaki masz plan, kto Cię go ułożył i jakie masz cele, bo to jest zupełnie nieistotne. Jeżeli masz napisane, że masz robić 5 powtórzeń serii, to musisz tak dobrać ciężar, żebyś mógł zrobić 5 powtórzeń i koniec. Masz 10 powtórzeń, dobierasz tak ciężar, żebyś mógł zrobić 10 powtórzeń i tyle, i macie odciąć. Tak samo z 15, z 20, z 30, nieważne. Ok? Czyli no, na tym polega trening siłowy. Ty masz z tym ciężarem walczyć. On od tego tam właśnie jest, nie bez powodu. Chociażby sztangielki są od jedynek do, nie wiem, 50 czy 60 na niektórych siłowniach. Jeżeli liczba powtórzeń byłaby tylko do tego, żeby robić liczbę powtórzeń, no to wszyscy by trenowali jedynkami. Robiłbym sobie 10 powtórzeń jedyneczką, nie obciążałbym stawów, nie męczyłbym się, nie spociłbym się za bardzo i bym był super zbudowany, no nie? No bez sensu. No to po co ludzie dźwigają te duże obciążenia? No dlatego, że organizm musi dostać bodziec. Jeżeli ty sobie machasz jedynką, której nie czujesz generalnie, słuchajcie dziewczyny, nosicie torebki cięższe niż sztangielki jednokilogramowe, ok? To jaki to jest bodziec dla twojego organizmu? Żaden. To tak jakbyś próbowała się przygotować do maratonu spacerując. Nie da się tego fizycznie zrobić. Ok? Czyli podsumowanie z tego filmu, bo chyba już zaczynam się coś tam trochę powtarzać. Następnym razem, jak będziesz na siłce, patrzysz, ile masz zrobić serii, patrzysz, ile masz zrobić powtórzeń i metodą prób i błędów dobierasz obciążenie tak, żebyś mogła wykonać maksymalnie 2 powtórzenia więcej, niż masz zapisane tam w planie treningowym. Czyli jeżeli masz zrobić 8, to dobierz ciężar tak, żebyś mogła zrobić maksymalnie 10 i koniec i macie zblokować. Jeżeli masz 10, zrób powiedzmy na 12, jeżeli masz 15, zrób powiedzmy na 17. Wtedy najprawdopodobniej już w trzeciej, czy czwartej, czy piątej serii, też nie wiem ile masz tam rozpisane, zmęczenie spowoduje to, że będziesz tym obciążeniem w stanie zrobić dokładnie tyle powtórzeń, ile było w tym twoim planie rozpisane. I nie przejmuj się też sytuacją, w której w ostatniej serii na przykład nie jesteś w stanie zrobić już tych 10, 12, 15, 18, 20, tylu, ile masz tam zapisane powtórzeń. Nawet jeżeli zrobisz 2 mniej, to i tak będzie dobrze, ok? To i tak twój organizm walczy. On dostał ciężar, z którym musi powalczyć. I to jest dopiero dla niego informacja, że stary, coś musimy zrobić, no nie? Bo nas tu katują jakimiś ciężarami, z którymi my sobie powoli nie dajemy rady, no nie? No to wtedy zwiększamy siłę, zwiększamy może masę. Oczywiście tu jeszcze kwestia diety, ale to inna sprawa, ok? Czyli od dzisiaj dziewczyny, szczególnie dziewczyny, faceci też, ale od dzisiaj dziewczyny, słuchajcie, walka z ciężarami, ok? Na razie.